Dzień dobry, przepraszamy za to, że polskie radio nas tak zmonopolizowało na chwilę. Możemy zacząć, tak? Dzień dobry Państwu. Marcin Mikowski, Fundacja Nowoczesna Polska, Koalicja Otwartej Edukacji. Dziękuję bardzo, że Państwo przyszli, że są Państwo zainteresowani tematem e-podręczników. Chcielibyśmy Państwu pokazać dzisiaj naszą opinię na temat tego projektu. Są już jego pierwsze rezultaty. Zacznijmy może od przedstawienia tego projektu w perspektywie otwartej edukacji i poproszę o to Kamila Szkliwowskiego. Bardzo krótka prezentacja. Szerszy kontekst tego, co się w tym momencie cyfrowa szkoła wpisuje, w ogóle otwarte osoby edukacyjne. Wydaje się, że w Polsce debata od półtorej roku jest teraz zdominowana bardzo mocno przez taki konflikt, wręcz bardzo często prowokowany, wydawcy versus państwo, które zaczyna interweniować w rynek podręczników, próbując go trochę naprawić. Dla nas z perspektywy Koalicji Otwartej Edukacji wydaje się, że to znacznie szerszy i często pomijany w Polsce kontekst tego, że otwarte osoby edukacyjne po prostu są przyjmowane coraz częściej jako standard międzynarodowo. I tutaj bardzo krótko o tym, w jaki sposób podręczniki i zasoby edukacyjne są tworzone dzisiaj, w jaki sposób mogą być, w niektórych państwach już powoli są. Wydaje się, że jednym z podstawowych problemów, o którym bardzo mało rozmawiamy, na który otwartość jest jedną z odpowiedzi, jest to, że podręczniki jako takie są wypierane powoli w systemie edukacji przez w ogóle przechodzenie na rzecz zasobów edukacyjnych, na rzecz modułów edukacyjnych, rzeczy, które można łatwiej, sprawnie dostosować do różnych potrzeb, do potrzeb uczniów, spersonalizować, które można również przerabiać. To wcale nie zaprzecza temu, żeby edukacja nadal była certyfikowana i nadal była wysokiej jakości, żeby oceniać materiały edukacyjne z perspektywy ich jakości, natomiast z perspektywy tego, jak można te zasoby wykorzystywać ponownie, w jaki sposób nauczyciele mogą lepiej sobie radzić z tym, że potrzeby uczniów są coraz różniejsze, odpowiedzią raczej są zasoby. Tutaj cyfrowa szkoła wpisuje się dosyć ciekawie w tą zmianę, ponieważ chociaż mówimy o e-podręcznikach, tak naprawdę ten komponent w cyfrowej szkole początkowo nazywał się e-zasoby. I szerzej jest w nim mowa nie tylko o podręcznikach, ale o zasobach cyfrowych, to po pierwsze. A drugie, te podręczniki, co zresztą zobaczyliśmy zeszły wtorek podczas premiery, te podręczniki już teraz są dzielone na pewne moduły. Moduły, które można w różny sposób wykorzystywać. Nie mamy już do czynienia tylko z jedną książką, a z różnymi częściami. I wydaje się, że to jest podstawowa rzecz, którą w edukacji cyfrowe zasoby zmieniają. Raz, że cyfrowe, czyli te, które są dostępne w sposób w sieci elastyczny, w sieci, ale też za pomocą najróżniejszych nośników, czy wbudowane do urządzeń typu tablety, czy dostępne przez strony internetowe. A druga, że poza tym, że są cyfrowe, to również są otwarte. Otwarte, czyli z wbudowanymi do nich dodatkowymi prawami do tego, że można było je modyfikować, rozpowszechniać, kopiować. A jeżeli już je zmodyfikujemy, to też możemy je rozpowszechniać dalej w wersji zmodyfikowanej. To są swobody, o których mówimy z perspektywy otwartych zasobów edukacyjnych i ten standard cyfrowe podręczniki e-szkoły, przepraszam, cyfrowe szkoły podręczniki również sprawdzają. Wydaje się, że akurat do tego doszliśmy w procesie konsultacji społecznych i to też warto przypomnieć. Cyfrowa szkoła w tydzień temu, kiedy mieliśmy premierę pierwszych modułów, mogła zupełnie inaczej wyglądać, mogła dotyczyć wyłącznie sprzętu i zasobów edukacyjnych, które za kilka lat mogłyby zupełnie zniknąć ze szkoły i z ponownego użycia. Dlaczego? Ponieważ początkowo ten projekt nie zakładał tego, że zasoby będą otwarte. Miały być kolejne podręczniki sfinansowane za publiczne pieniądze, do których prawa autorskie pozostały przy wydawcach. Udało się m.in. dzięki działaniom Koalicji Otwartej Edukacji, ale nie tylko, wielu organizacji i wydaje się też, że nauczycieli i rodziców, którzy o tym głośno mówili podczas debaty i konsultacji tego projektu, że te zasoby powinny być swobodne do ponownego wykorzystania, nawet kiedy ten projekt się skończy. To znaczy, kiedy podręczniki są publikowane, niezależnie jakie będą jakości, będzie można je nadal poprawiać, modyfikować i aktualizować, nawet kiedy skończą się publiczne pieniądze na to. Więc wydaje się, że to jedną ważną rzecz osiągnęliśmy. I w ten sposób dochodzimy do momentu, w którym w Polsce będą dostępne już nie tylko pozarządowo tworzone otwarte zasoby edukacyjne, z których i tak już nauczyciele już nie wykorzystają, to jest na przykład Wikipedia czy serwis wolnej lektury z lekturami szkolnymi, ale będziemy mieli też infrastrukturę dla nauczycieli, taką z prawdziwego zdarzenia, czyli podręczniki. Najważniejsze rzeczy, które oni potrzebują, poza zasobami dodatkowymi, to jest ta rzecz, której się poruszają przez cały rok. W jaki sposób Polska z tym programem dosyć dużym i dosyć ciekawym wpisuje się w to, co się dzieje na świecie? Po pierwsze, co jest bardzo ważne, kiedy cyfrowa szkoła już była wdrażana powoli, już był podpisany dokument, który mówi o tym, że podręczniki, cały program wdrożenia i pilotaż cyfrowej szkoły ma ruszyć, Polska również podpisała deklarację UNESCO paryską na temat otwartych zasobów edukacyjnych z zeszłego roku. UNESCO w tej deklaracji bardzo mocno zachęca od roku państwa, które finansują edukację, by za środki publiczne ta edukacja była zawsze otwarta. To znaczy, jeśli już
będziemy tworzyć zasoby edukacyjne, czy to podręczniki, czy materiały dodatkowe, czy wykupywać prawa, czy zlecać coś wydawcom, otwierajmy te zasoby, nie dawajmy im pozostawać w tej zamkniętej sferze, w której nie da się ponownie wykorzystać, więc Polska zaczęła to realizować nawet chwilę wcześniej. Druga rzecz, do której znów bardzo mało o tym mówimy, wydaje się bardzo istotne i tutaj Polska ma szansę, i to być może warto Ministerstwu Edukacji Narodowej często podkreślać, ma szansę nie tylko wdrażać coś, co jest już międzynarodowo standardem, ale ma też szansę być pewnego rodzaju liderem na rynku, zwłaszcza w Europie, z zasobów edukacyjnych i nowych technologii. Mamy najnowszy program Komisji Europejskiej Opening Up Education, który został rozpoczęty dokładnie tydzień temu, a konsultowany był przez cały ubiegły rok. To jest program, w ramach którego będą również finansowane otwarte zasoby edukacyjne, tworzone państwowo przez kraje członkowskie i będą też poszukiwane i finansowane poszukiwanie i badania nad nowymi modelami biznesowymi dla wydawnictw, które chciałyby się otwierać. Co wydaje się też ważnym argumentem, jeżeli myślimy sobie o wydawnictwach polskich czy tych międzynarodowych działających w Polsce, które bardzo mocno przed otwartością się bronią. Wydaje się, że jest to obrona przed, po pierwsze, zmianą nieuchronną, po drugie, zmianą bardzo dobrą dla edukacji, po trzecie, zmianą, która jest już tak naprawdę wdrażana. I na koniec też, co jest dosyć istotne, Bank Światowy, o czym też się trochę zapomina, był jednym z pierwszych recenzentów programu Cyfrowa Szkoła i od samego początku również podkreślał to, jak bardzo ważne, żeby ten program po pierwsze był otwarty, a po drugie, znaczy zwracamy też uwagę w tym dokumencie dzisiaj, który Państwu przedstawiamy, że był również programem otwartym na konsultacje zewnętrzne. Wydaje się, że tego nam trochę zabrakło w programie Cyfrowa Szkoła, o tym jeszcze dzisiaj opowiemy. Natomiast wydaje nam się, że należy to podkreślić, że otwartość i dostępność tych podręczników, którą osiągnęliśmy, którą w jakiś sposób trochę sobie wywalczyliśmy w procesie konsultacji, to jest również otwartość na to, żeby takie programy były w przyszłości współtworzone przy większym udziale rodziców, nauczycieli i organizacji zaangażowanych w edukację, po to, żeby te środki nie tylko były swobodne do ponownego wykorzystania, te środki, które przeznaczymy na edukację, ale również, żeby tych środków nie marnować i jak najefektywniej je wykorzystywać. No tak, z takich bardzo prostych argumentów, o czym też wydawcy i w Polsce bardzo często zapominamy, otwarte zasoby edukacyjne są wdrażane w najróżniejszy sposób na całym świecie. Polska ma dosyć ciekawy program dotyczący podręczników, ale warto myśleć o tym, że zdarzają się kraje, w których mimo że nauczyciele nie są świadomi tego, że jest to coś na wolnej licencji, coś otwartego i to się nazywa otwarte zasoby edukacyjne, to korzysta z tego nawet 50-70% nauczycieli w całym kraju. Tak jest w Belgii i w Norwegii. Polecam sprawdzić takie dwa projekty jak NDLA w Norwegii, czy w Holandii Wikivis, albo w Belgii Class Cement. To są projekty, w ramach których nauczyciele tworzą własne podręczniki i zasoby, korzystają z nich wzajemnie i wcale nie kłóci się to z nadal egzystowaniem całkiem sprawnego rynku podręczników komercyjnych. To ja poproszę teraz Jarosława Lipczyca o kilka słów na temat tego, jak projekty podręczników wpisuje się w polską politykę wobec edukacji. Wydaje mi się, że w tych rekomendacjach, które żeśmy wystosowali, jeden punkt to jest taki, na którym szczególnie nam w Koalicji Otwartej Edukacji zależy, a który wydaje nam się ciągle jeszcze nie został należycie dostrzeżony przez Ministerstwo Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji. To jest ten punkt, w którym mówimy o konieczności rozproszenia wysiłków tworzenia zasobów edukacyjnych. Cała koncepcja ruchu otwartych zasobów edukacyjnych polega na tym, że szukamy kompetencji tam, gdzie one są i wspieramy te wysiłki tam, gdzie są kompetencje. Program e-podręcznik został przygotowany jako program silnie scentralizowany. Mamy jedną instytucję, Ośrodek Rozwoju Edukacji, która wyłoniła cztery instytucje partnerskie, merytoryczne, jedną instytucję partnerską technologiczną, które wykonują zadania za publiczne pieniądze. To jest taka metoda działania, która wydaje nam się no nie do końca adekwatna, jeżeli chcemy poradzić sobie z problemem dostępności zasobów edukacyjnych dla wszystkich polskich uczniów. Od początku żeśmy rekomendowali, żeby program e-podręcznik miał charakter rozproszony, miał charakter konkursowy, a więc wspierał te instytucje, czy pozarządowe, czy publiczne, które mają dobry pomysł na realizację takiego materiału, z takiego tematu dla tej grupy wiekowej, czy dla tej grupy uczniów o szczególnych potrzebach.
ponieważ bardzo jest wiele instytucji, które specjalizują się w jednym konkretnym temacie. Przykładem może być na przykład członek Koalicji Otwartej Edukacji, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej, które koncentruje się na nauczaniu wiedzy o społeczeństwie i przygotowało z sukcesem kilka podręczników, ale nie mogło wziąć udziału w tym programie i te podręczniki nie będą otwartymi zasobami edukacyjnymi zrealizowanymi w ramach tego programu z tego powodu, że po prostu sposób finansowania wykluczył taką możliwość, tak? No, zostały wyłonione cztery duże instytucje partnerskie, cztery i one zrealizowały całość zadań. Wydaje mi się, że to jest do poprawki w kolejnych edycjach, tego programu, bo tylko rozpraszając finansowanie i szukanie kompetencji tam, gdzie one są, jesteśmy w stanie tworzyć materiały najwyższej możliwej jakości w bardzo wielu różnych modelach i scenariuszach edukacyjnych. I drugą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, pewnie potem będą Państwo mieli tak jeszcze dużo pytań, drugą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to jest miejsce e-podręczników w ogóle w systemie edukacji. Ponieważ w tej debacie, która była zorganizowana wokół cyfrowej szkoły w ciągu ostatniego roku, wydaje nam się, że ten punkt ciężkości był przeniesiony chyba nadmiernie na kwestie związane z technologią. I tymczasem e-podręcznik to jest tylko jeden z elementów w ogóle przemian, którym obecnie podlega szkoła. Nie dlatego, że tak zadekretowaliśmy, tylko dlatego, że świat się zmienia i ten model XIX-wiecznej szkoły, on powoli odchodzi w przeszłość. On nie jest już adekwatny do wyzwań XXI wieku. I w związku z tym te dyskusje, które koncentrowały się wokół tematu finansowania materiałów, wydawnictw, one tak naprawdę moim zdaniem odwracają uwagę od tego, co jest zasadniczym problemem. A zasadniczym problemem jest, jak dzieci mają się skutecznie uczyć nowych kompetencji w świecie, w którym zmiana zawodu to jest coś, co czeka każde dziecko kilka do kilkunastu razy w życiu. A więc mówimy już nie o przygotowywaniu, tak jak w XIX wieku, pracowników do pracy na taśmie, tylko mówimy o przygotowywaniu ludzi do życia w świecie, w którym większość kompetencji będą musieli i tak nabyć sami. Jak ich do tego przygotujemy, jak ich do tego wyposażymy. To wymaga zupełnie nowych metod edukacyjnych, przemyślenia struktury szkoły i przemyślenia, i dopiero w ramach tego większego paradygmatu, przemyślenia, w jaki sposób dzieci korzystają z zasobów edukacyjnych. Wydaje nam się, że otwarte zasoby edukacyjne to jest dokładnie to, co umożliwia elastyczność i umożliwia dostosowywanie szkoły do tego zmieniającego się świata. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę teraz Michała Ryśka-Woźniaka o kilka słów na temat technicznych aspektów otwartości w projekcie podręczniki. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej konferencji. Bardzo się cieszę, że taki projekt jak Polskie Podręczniki dostępne na wolnych licencjach został stworzony i został wreszcie upubliczniony. Dużo dzisiaj mówiliśmy o wolnych licencjach i o dostępie do treści. Chciałem powiedzieć o dostępie nieprawniczym, a technologicznym. To znaczy w opinii Koalicji Otwartej Edukacji kluczowe jest, ażeby ten dostęp do treści, ta możliwość modyfikowania, rozpowszechniania i tak dalej, ulepszania, tak, tworzenia nowych wersji, nie był ograniczony ani prawnie, ani technologicznie, tak? To znaczy, żeby nie były tam wykorzystane żadne zamknięte technologie, żadne technologie, które w jakiś sposób uniemożliwiają użytkownikom takich czy innych urządzeń korzystanie czy dostępu do tych treści. Tak? Bardzo nas cieszy po zbadaniu tego projektu i zobaczeniu, jak wygląda platforma do publikacji podręczników, że wykorzystywane tam technologie faktycznie nie ograniczają wyboru technologii, wyboru urządzeń, na których użytkownik może
z tych e-podręczników korzystać. Oczywiście zidentyfikowaliśmy tam wiele problemów, traktujemy część z nich jako choroby wieku niemowlęcego tego projektu, tak? Ten projekt dopiero powstał, więc o pewnych rzeczach piszemy oczywiście w stanowisku, ale zdajemy sobie sprawę, że zostaną niebawem naprawione. To, co chcielibyśmy podkreślić, to po pierwsze, żeby spełniona została obietnica, że kod źródłowy, czyli tak jakby przepis na tę platformę, na oprogramowanie, które jest wykorzystywane w tym projekcie, został upubliczniony również na wolnych licencjach, tak aby inne podmioty, organizacje, instytucje publiczne itd., itd. mogły również ten kod źródłowy, również tę platformę technologiczną ulepszać, czy uruchomić własne, podobne platformy na własne potrzeby. Druga rzecz, którą chcielibyśmy podkreślić, to aby były przygotowane wersje do druku. To jest niezmiernie ważne, proszę Państwa, ponieważ to jest najbardziej interoperacyjny format, jaki mamy dostępny. Tak, wydrukowany tekst jest formatem, który każdy z nas może przetworzyć, zobaczyć, przeczytać i tak dalej, prawda? W związku z czym kluczowe jest, ażeby te podręczniki miały również przygotowane wersje do druku i mamy nadzieję, że to się również stanie, ponieważ takie też były założenia tego projektu. W tej chwili jeszcze nie jest to do końca tak łatwe, jak by mogło być. Niepokoi nas wybór Google Analytics na system badania odwiedzin strony e-podręczniki. Naszym zdaniem, jeżeli chcemy jako instytucja publiczna, czy jako projekt finansowany z publicznych pieniędzy, śledzić odwiedziny na portalu takim jak e-podręczniki, co jest naturalne, tak, chcemy wiedzieć, ile osób odwiedza, ile osób korzysta, w jaki sposób ludzie korzystają z takiego portalu, należy zastosować technologię, należy zastosować oprogramowanie, które jest uruchomione i zarządzane przez tą instytucję, tak, żeby dane tych użytkowników nie wyciekały, nie były udostępniane podmiotom trzecim czy firmom, które nie są związane z projektem, ponieważ jest to bardzo zły pomysł, jest to bardzo niedobre, że ludzie, którzy korzystają z tej platformy, są w taki sposób nadzorowani również przez firmę niezwiązaną z tym projektem. Bardzo nas cieszy również możliwość szybkiego dodawania zapytań lub sugestii bezpośrednio do projektu. Wydaje nam się, że można by tę funkcjonalność rozciągnąć i ulepszyć w taki sposób, ażeby można było dodawać te sugestie czy propozycje ulepszeń bezpośrednio w modułach, czy bezpośrednio do treści modułów, tak aby ludzie, którzy znajdą jakieś problemy w konkretnej treści merytorycznej, mogli powiedzieć, tu jest problem, tutaj można to szybko naprawić w taki, a nie inny sposób. Na koniec jeszcze raz podkreślę kluczowość tego, ażeby ten projekt pozostał otwarty również na platformie, na poziomie technologicznym, tak aby nie wykluczać nikogo, nie wykluczać żadnych urządzeń, nie wykluczać żadnych technologii, z których korzystają użytkownicy, uczniowie, nauczyciele, rodzice itd., itd. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tu można jeszcze podać wątek dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie wiem, czy mógłbyś kilka słów jeszcze na ten temat powiedzieć, czy... To jest bardzo istotne, myślę, wydaje, podobnie jak do osiągnięcia wolnych licencji w tym programie. Na początku, zresztą Państwo świetnie to wiedzą, masa przetargów w Polsce, masa środków publicznych wydawanych w Polsce jest bardzo często wydawana w sposób, który nie jest zestandaryzowany. W przypadku cyfrowej szkoły to się udało osiągnąć. Należy jeszcze przetestować dokładnie tą platformę pod tym względem, ale na razie to jest osiągnięte. To jest kwestia wpisywania do wszelkich projektów informatycznych, które są tworzone za pieniądze publiczne, również tego, że mają spełniać wymogi dostępności. Najczęstszymi rekomendacjami tych wymogów są standardy WCAG, które w wypadku tego projektu zostały zastosowane. Jak to działa w praktyce? Poza tym, że mogą Państwo odpalić tą platformę na dowolnym oprogramowaniu, czy tak jak Michał już wspomniał, na dowolnym urządzeniu. Bardzo istotne jest również to, że one są dostępne na przykład przez przeglądarkę czytającą treść dla osoby słabowidzącej bądź niewidomej i właśnie to, że są wyłącznie treści, nawet multimedia są w ten sposób serwowane przez platformę, że może sobie z nimi poradzić osoba o specjalnych potrzebach co do korzystania z tych treści. Dobrym przykładem jest chociażby to, że multimedia, które są wbudowane w taki projekt, to nie jest flash, co nam się zdarzyło wiele razy
wydawać środki publiczne na podręczniki, które były zbudowane całkowicie w technologii Flash, która jest zamknięta, po pierwsze, ale również jest niedostępna dla osób o specjalnych potrzebach, zwłaszcza dla osób niewidomych czy słabowidzących. Tutaj wszelkie multimedia, które są zastosowane, są w tym momencie robione i serwowane za pomocą technologii HTML5, co powoduje, że one są niezwykle łatwo dostępne też przez takie technologie przeglądarka czytająca treść. I wydaje się, że to też należy podkreślać, ponieważ ten projekt, przynajmniej w obietnicach, tego jeszcze nie sprawdzimy na tych pierwszych podręcznikach, muszą Państwo się dopytywać tego pod koniec projektu, mają być bardzo dostępne dla osób niepełnosprawnych i wydaje się, że tego powinniśmy też pilnować. Jeżeli takie rzeczy zostały wpisane w rekomendacje i w to, w jaki sposób ten projekt ma być skonstruowany, to powinniśmy z tego rozliczać. A co jest bardzo istotne, ponieważ pamiętajmy, że osób niepełnosprawnych w Polsce jest niecałe 6 milionów, a osób z wadami wzroku 2 miliony, niecałe. To jest ogromna rzesza ludzi, którzy z tych podręczników również chcieliby korzystać, a komercyjne podręczniki w tym momencie prawie w ogóle nie są dostosowane do potrzeb tych osób, więc jedną alternatywą dla nich bardzo często będzie najprawdopodobniej taki podręcznik. Tym bardziej powinniśmy dbać o te standardy otwartości i dostępności równocześnie. Dziękuję. Tak. Jeszcze takie jedno zdanie podsumowania, ponieważ mam takie wrażenie, że jest potrzebne. Innymi słowy, to co chcemy Państwu powiedzieć, to znaczy, że mamy do czynienia z oszałamiającym sukcesem. Nie spodziewaliśmy się, że administracja publiczna jest w stanie wyprodukować projekt takiej jakości. Mówię to i ponieważ jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że projekty produkowane przez administrację publiczną tak naprawdę różnią się od siebie tylko jak bardzo niedobre one są. Jak są trochę mniej niedobre niż inne, to oddychamy z ulgą, że uniknęliśmy najgorszego. Ten projekt jest projektem zaskakująco, szokująco dobrym. Jest projektem znacznie lepszym niż rzeczy, których się obawialiśmy. Jest projektem znacznie lepszym niż rzeczy, o których marzyliśmy. Oczywiście mamy liczne uwagi, bo nie ma niczego, czego nie można by jeszcze trochę poprawić, ale wydaje nam się, że to, co pokazał Ośrodek Rozwoju Edukacji, jest najlepszym możliwym otwarciem projektu w sferze edukacji, jaki widzieliśmy w ciągu ostatniej dekady. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie, jeżeli. Wiem o tym już od dłuższego czasu, co będzie w przyszłości. Chodziłam na spotkania z autorami, artystami, Związki Zawodowe Twórców Kultury. Jestem w Zarządzie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej i dbam również o to, żeby audycje nasze, moje także, dziennikarskie, również z panem ministrem Boni nagrywałam wielokrotnie na Myśliwiecki, żeby to nie weszło wszystko, bo na to wygląda, że książki będą szły do internetu, bo każdy będzie mógł sobie brać i czytać, i używać, i uczyć się. Ale co z prawem autorskim? Co z twórczością, której można będzie sobie zabierać, dysponować nią, przepisywać, spisywać, nie wiadomo co, wykrawać audycje radiowe? Chcę zapytać, czy to wszystko zostało przemyślane, bo to się od 2 lat się toczy i my wiemy, o co to chodzi. Bywałam również tam na spotkaniach przy Wałbrzyskiej, prawda? Ja może odpowiem krótko. Nie mam zielonego pojęcia, o czym pani mówi. Ten projekt jest realizowany z całkowitym poszanowaniem praw autorskich. Prawa autorskie są w ramach tego projektu kupowane od twórców i udostępniane na licencji po to, żeby mogły być wykorzystywane. I więc, że tak powiem, no te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, nijak nie są związane z projektem, nie mają żadnego uzasadnienia w kształcie tego projektu. No, odsyłam panią na stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji, gdzie te wszystkie informacje są w oczywisty sposób podane. I także na stronach projektu te wszystkie informacje prawno-autorskie związane z przestrzeganiem praw autorskich, rozpoznanie autorstwa, klarowne oznaczenie licencji, klarowne oznaczenie instytucji, która stworzyła materiały. Tak, oczywiście te wszystkie rzeczy są. No więc o żadnych naruszeniach
w przypadku tego projektu mowy oczywiście nie ma. Ale czy możemy jeszcze to bardziej zanalizować i dowiedzieć się tak, są podręczniki, ja tak się składa, że również wydaję książki, podręczniki także. I teraz pytanie jest takie, w jaki sposób to będzie opłacane, czy... Ja mam książki na przykład, gdzie są, to są zbiorowe, zbiorowych autorów. I teraz w jaki sposób im to się zrekompensuje, jak oni na tym pracowali? Ja nie rozumiem, jak to będzie wyglądało i... Ale to jest ogólne o system. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o podręcznikach. Proszę może o kolejne... Przepraszam, ja mam inne pytanie. Może to pytanie będzie pomocne. Może się uda w ten sposób rozwikłać zagadkę. Czy to jest klasyczny układ przedmiotowo zorientowany, czyli to jak idą przedmioty, tak idą podręczniki, czy to jest również i taki element interaktywny z elementem rozwiązywania problemów uczeniem tego, co w nowej ramie kwalifikacji nazywa się skłonnością do współdziałania. Dziękuję. Jeśli książki będą... Nie, przepraszam, może... Ja nie rozumiem tego. Ale ja zadałem pytanie. Przepraszam. Może do drugiego pytania, bo się czuję bardziej w nim na miejscu niż przy tym pierwszym. To jest układ przedmiotowy i to jest w tym momencie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej produkowane podręczniki w układzie do podstawy programowej z poprzedniego rozdania, oczywiście, która się za jakiś czas zmieni, o czym należy pamiętać. Tutaj też dosyć ciekawy jest wątek otwartości tych podręczników i ewentualnie możliwości ich modyfikacji po powstaniu nowej podstawy programowej. Co jest dosyć istotne, w tym projekcie zostały zaprojektowane dwa moduły, e-podręczniki i e-zasoby. To znaczy jest przewidziane po pierwsze, że te podręczniki mają być wykorzystywane również w przyszłości jako zasoby edukacyjne, czyli modularnie, natomiast poza nimi, poza treścią podręczników powstają również materiały dodatkowe. Tutaj wchodzą w grę po pierwsze interakcje i 400 materiałów wideo, które są projektowane i tworzone przy współpracy z Telewizją Polską. I to są materiały, które nie wchodzą i nie są tylko częścią podstawy programowej, tylko są materiałami dodatkowymi do podręczników. Czyli na przykład takimi materiałami, których normalnie w podręcznikach nie mieliśmy, typu krótkie dokumenty wideo dla poszczególnych przedmiotów, eksperymenty, które są nagrane, a nie są tylko interakcją w podręczniku, gdzie mamy na przykład pokazane w jaki sposób jak działa równia pochyła, tylko mamy też krótki dokument w ogóle o tym, jak działa pewne, nie wiem, pewne prawa fizyki. Więc to w odpowiedzi na to drugie pytanie. A co do pierwszego, to tylko wydaje się, że warto dodać jedną ważną rzecz. Po pierwsze, projekt e-podręczników dotyczy wyłącznie zasobów edukacyjnych i jeszcze bym podkreślił to, co ja przed chwilą powiedział. To są materiały edukacyjne, które są finansowane ze środków publicznych, jak od wielu lat robiliśmy, jak od wielu lat wydajemy bardzo dużo środków publicznych na zasoby edukacyjne. Bardzo często wydawaliśmy je również z przejęciem praw i nawet bym powiedział, większość projektów przejmuje prawa autorskie do materiałów edukacyjnych, które są finansowane. W wypadku tego projektu edukacyjnego, tych środków, są efektywniej wydane, ponieważ państwo nie tylko przejmuje te prawa, ale również te prawa zarządza nimi po raz, może nie pierwszy raz, ale zarządza nimi w taki sposób, który pozwala efektywnie je wydawać i również pozwalać innym, również wydawcom z nich korzystać w przyszłości. Dodam także, że to jest projekt w skali finansowej wydatków państwa na materiały edukacyjne stosunkowo niewielki. Mówimy o 45 milionach złotych na przestrzeni 3 lat, podczas gdy same tylko dotacje dla najuboższych uczniów do zakupu papierowych książek to jest w tym roku 180 milionów złotych i te kwoty zresztą co roku rosną. Tymczasem problem z dofinansowaniami do zakupu przedmiotów papierowych egzemplarzy polega na tym, że to są pieniądze, które używane są tylko raz. To są pieniądze, które państwo wydaje i po roku musi je wydać ponownie dla tych samych uczniów, bo oni przeszli do następnej klasy. Jeżeli sfinansujemy stworzenie materiałów edukacyjnych dostępnych nieodpłatnie, to jest są pieniądze, które są wydane w sposób trwały, a więc mamy do czynienia z większą efektywnością wydatkowania środków publicznych i z obniżeniem kosztów dostępów do edukacji, co w oczywisty sposób cieszy wszystkich rodziców, dla których obciążenia związane z wydatki edukacyjne i tak są w Polsce bardzo, bardzo wysokie. Więc z punktu widzenia takiej strategii myślenia o państwie i o zadaniach, jakie stoją przed państwem, to tego typu efektywność wydatkowania środków publicznych jest czymś, co musimy tak naprawdę mieć jako priorytet. Celem naszego systemu edukacyjnego jest przecież doprowadzenie do tego, ażeby Polska była krajem dostatnim. W XXI wieku ten dostatek rodzi się w głowach. Innymi słowy, to od edukacji
naszych dzieci zależy to, czy za 20-30 lat będziemy żyli w kraju innowacyjnym, w kraju, w którym działa dobrze przemysł, w kraju, który nie jest wyłącznie źródłem taniej siły roboczej. I w związku z tym każde działanie, które obniża bariery dostępu do edukacji, które podnosi jakość tej edukacji, jest działaniem, które no, nam wszystkim daje jakąś nadzieję na przyszłość. Więc wydaje mi się, że to jest ten aspekt, o którym też warto w kontekście e-podręczników myśleć, choć on oczywiście na pierwszy rzut oka nie wydaje się jakoś szczególnie blisko związany, tak? Ale to jest tak naprawdę, ale nie możemy tracić z oczu tego celu, do którego musimy dążyć. Mogę jeszcze zadać o to się uważam. Wspomniał Pan o tym, że również to jest ze środków publicznych robione i że również wydawcy mogą z tego korzystać. Więc jeśli bym zrobiła książkę, bo najlepiej tak jest ludziom, którzy mają koło siebie książkę, z tych tematów, które tam są, czy będę za to płaciła, czy nie, i czy zostanę w jakiś sposób uwolniona od odpowiedzialności, że zabrałam czyjąś twórczość, czyjąś pracę naukową. To może w takim razie najwyraźniej nie byliśmy wystarczająco efektywni w komunikowaniu tego, jak ten program przebiega. Ośrodek Rozwoju Edukacji wyłonił 4 instytucje partnerskie, merytoryczne, które zatrudniły autorów, którzy stworzyli materiały specjalnie dla tego projektu. Te materiały muszą być stworzone specjalnie dla tego projektu. Po pierwsze dlatego, że ta formuła platformy technologicznej, no ona ma swoje możliwości, ona ma także swoje ograniczenia. W większości przypadków nie można wziąć materiałów, które już gdzieś tam istnieją i potem pracowicie je dostosowywać. Znacznie taniej, szybciej i wygodniej, jak rozumiemy, jest zatrudnić twórców, którzy stworzą materiały od razu dostosowane do tej formy, jaka została założona. Decyzja co do wyboru autorów to jest decyzja merytoryczna, która zapada na poziomie instytucji partnerskiej. To instytucja, która podejmuje się dobrego wykonania materiałów z określonego przedmiotu dla określonych klas, to ona ponosi odpowiedzialność za to, żeby zatrudnić autorów materiałów, którzy dostarczą te materiały po prostu o czasie, takie jak trzeba, dobrej jakości. I więc jeżeli, że tak powiem, chciałaby Pani współpracować w ramach tego projektu i zaproponować współpracę, no to jedyną możliwą drogą jest zwrócenie się do instytucji partnerskiej. Z przyjemnością odpowiemy oczywiście na inne pytania dotyczące, jeżeli Pani chce nawiązać współpracę w ramach tego projektu, ale to też może już na boku, żeby... Tylko jedna korekta, jeśli Państwo pozwolą, mała korekta jeszcze. Jednym tchem Państwo powiedzieli, któryś z Panów, prawda, że w XXI wieku trzeba dbać o to, żeby głowa pracowała, proszę Panów, proszę Państwa. Jakie było kształcenie w zeszłym wieku? 90., 80., 70., to naprawdę wiemy o tym dobrze, że było znakomite, więc nie można mówić, że dopiero teraz się o tym zaczyna myśleć. Teraz należy myśleć, ponieważ dzisiaj hasłem jest dla młodych, tańcz, śpiewaj i gotuj. Przepraszam, gotuję. To jest opinia, która nie jest związana z tematem, na szczęście. Prosimy o kolejne pytanie. Wiesław Waliszewski, dwumiesięcznik Polska Cyfrowa. Ja mam pytanie o to, czy Panowie oceniali metodologię tych podręczników. Jakieś 2 tygodnie temu ukazał się raport profesora Gałka, no bardzo mocno krytykujący całą koncepcję polskiej cyfrowej szkoły. Chodziło o to między innymi, że dzieci będą, czy młodzież będzie spędzała dużo czasu przed ekranami, które promieniują i niszczą oczy. Mel odpowiedział, że można korzystać z takich urządzeń, które nie promieniują z tylko. Ja sprawdziłem, że takich urządzeń kupiono bardzo mało w programie, w pilotażu. Kupiono kilkaset sztuk, a kilka tysięcy laptopów. Wracam do tego, jak oceniacie metodologię tych podręczników? Czy to będzie tak, że dzieciak gdzieś cały dzień siedział przed komputerem, czy jednak będzie papier? Tak jak, ponieważ odnosiłem się do kwestii technicznych wcześniej, odniosę się i do tej. Dlatego Koalicja Otwartej Edukacji tak bardzo dbała w swojej komunikacji z OREL i w swoich stanowiskach na temat tego
projektu o to, żeby były dostępne również wersje do druku, tak? To znaczy to, czy... drukowanie w klasie kartą klasową. Niekoniecznie, to znaczy jeżeli spojrzymy na ceny podręczników i spojrzymy na cenę skserowania podręcznika, to wręcz w drugą stronę, tak? Znaczy ostatnio pojawiły się przecież pomysły wydawania podręczników po cenie, która by kosztowała, która by, po cenie skserowania podręcznika, tak? Pamiętam, że były takie akcje i pomysły, w związku z czym to raczej w drugą stronę wydaje się być zależność. W momencie, w którym mamy podręcznik i nauczyciel może powiedzieć uczniom, przynieście na lekcję konkretny rozdział, a uczniowie mogą sobie w domu, w szkole, w bibliotece, gdziekolwiek wydrukować te dwie czy trzy strony, tak, no to myślę, że mamy problem w dużej mierze rozwiązany. Tak. Co więcej, to jest też odpowiedź w pewnym sensie na problem ciężkich tornistrów i tak dalej, który może już nie wchodźmy, bo to tutaj się powinien może wypowiedzieć lekarz, tak? Ale mamy możliwość spowodowania, żeby dzieci do szkoły nie musiały nosić pięciu ciężkich podręczników, tylko mogły wydrukować sobie po rozdziale z każdego podręcznika na konkretną lekcję czy na konkretny zestaw lekcji. Dziękuję. Pozwolę sobie dodać tylko, bo z raportem profesora Gogołka jest sprawa bardzo ciekawa i w ogóle polecam lekturę całości tego raportu, bo wbrew tej obiegowej opinii, która wyszła po skrótowym artykule, który faktycznie cytował tylko Kson, cała ekspertyza jest dostępna na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jeśli nie, to o chwilę mogę poprosić, że mi kolega Lektarkowski zrobił recenzję tego raportu na stronie Centrum Cyfrowego, więc może po prostu w ramach materiałów Komisji Otwartej Edukacji też udostępnimy recenzję tego raportu, ponieważ sam raport, który jest dłuższy, faktycznie zwraca uwagę na wiele ciekawych aspektów, o których tutaj trochę mówiliśmy i wydaje się, że też Ośrodek Rozwoju Edukacji mógłby się lepiej ustosunkować do tego, jakie nawet nie tyle zarzuty padają w tym raporcie, co pytania o formę podręczników, które mamy finansować, które mamy tworzyć w przyszłości. I to jest w ogóle pytanie szersze niż program Cyfrowa Szkoła. Po pierwsze, w całym raporcie profesora Gogołka jest bardzo jasno wskazane i faktycznie są wskazane te problemy, zwłaszcza z uczniami, którzy w tym momencie są zdrowi, a mogliby na przykład dostać wad wzroku w wyniku korzystania bardzo długo z nowych technologii, czy właśnie korzystania z podręczników przez 8 godzin czy 7 godzin w szkole za pomocą urządzeń mobilnych. I co jest bardzo istotne, w tym momencie mamy trochę oderwane i na to też trochę zwracamy uwagę w Koalicji Otwartej Edukacji debatę na temat w ogóle cyfryzacji szkoły i formy cyfryzacji szkoły od debaty nad podręcznikami. Jeżeli chodzi o podręczniki, trzeba zwrócić uwagę na tym, że ta ekspertyza swoją drogą zamówiona do tego samego programu, więc zrobiona po to, żeby go krytycznie ocenić. Krytycznie zwracam uwagę na to, że produkcja podręczników jest bardzo istotna z jednej strony, ale równie krytycznie ważne jest debatowanie, zwłaszcza z nauczycielami, nad tym, w jaki sposób te narzędzia będą wykorzystywane. Nie narzędzia wyłącznie techniczne, ale to, że wdrażamy narzędzia techniczne, wdrażamy również treści, które mogą być dostępne cyfrowo bądź drukowane na papierze. I teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób nauczyciele mają sobie z tym radzić w szkole. Na to jeszcze Ministerstwo Edukacji Narodowej za dużo nie odpowiada i wydaje się, że też naszą rolą i państwa, i naszą Koalicji Otwartej Edukacji i wszystkich stowarzyszeń rodziców jest takie dbanie o to, żeby to wdrożenie programu było bardzo krytyczne i było nastawione też, powiedział, krytycznie do tego, jakie kroki będą podejmowane po drodze. W ekspertyzie profesora Gogołka jest dosyć istotne to, że faktycznie podkreśla krytyczną wagę czasu przeznaczonego na spędzanie go przez komputerem w szkole, natomiast w tej ekspertyzie jest również zwrócona uwaga na to, że w tym momencie nie wiadomo, jak chcemy podręczniki wykorzystywać, więc jeżeli nie mamy wypracowanej w ogóle definicji tego, czym jest podręcznik, jak ma być wykorzystywany w cyfrowej szkole, w cyfrowy sposób w szkole, też bardzo ciężko mówić, że te zarzuty są do tego, co się dzieje teraz. Te zarzuty są adekwatne do tego, jeśli pomyślimy sobie, że nauczyciel po dostaniu takich narzędzi może sobie z nimi nie poradzić. Jak z młotkiem możemy go wykorzystać w dobre albo w złą stronę. Jeszcze wydaje mi się, że to jest rzecz, którą ja podbiję. To znaczy, wydaje mi się, że w momencie, kiedy wdrażamy innowacyjny program, zamawianie krytycznych analiz po to, żeby się z nich uczyć, jest dobrą praktyką. Bardzo bym się cieszył, gdyby Ośrodek Rozwoju Edukacji zamówił jeszcze więcej analiz, które będą krytykować ten projekt. Dlatego, że tylko w ten sposób, na wczesnym etapie projektu, minęło tak naprawdę dopiero pół roku od momentu, kiedy rozpoczęły się realnie jakiekolwiek prace. Wcześniej był tylko okres przygotowawczy i mamy ciągle jeszcze kolejne dwa lata. To jest dokładnie ten moment, kiedy należy zamawiać krytyczne analizy po to, żeby wdrażać wnioski z nich płynące. Druga moja myśl jest taka, że bardzo
kluczowym wyzwaniem nie przed tym konkretnym projektem i nie przed podręcznikami, tylko w ogóle przed digitalizującą się szkołą i też nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie, będzie w ogóle efektywne wykorzystanie tych narzędzi. I są nauczyciele, którzy powtarzają nam, że bardzo często, że jesteśmy bardzo dalece od takiego cyberentuzjazmu, że oto teraz przyjdą tablety i one naprawią wszystko. Bardzo często najlepszym poleceniem edukacyjnym, które nauczyciel będzie musiał wydać, jest: a teraz schowajcie wszystko, co was mogłoby rozpraszać, i usiądźcie w kółku, tak? Bo metody edukacyjne należy stosować adekwatnie do celów edukacyjnych. I w związku z tym też istotnym elementem tego programu, który żeśmy rekomendowali, który na ile to widzimy jest wdrażany, jest jego elastyczność. Możliwość wykorzystywania tych zasobów na wiele różnych sposobów, w wielu różnych mediach. Na tablicy interaktywnej, na tablecie, na komputerze, wydrukowane na papierze. Po co? No właśnie po to, żeby stosować daną metodę pracy ucznia z zasobem informacyjnym w sposób adekwatny do celu edukacyjnego. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo za zainteresowanie tematem. Zapraszamy na poczęstą. Dziękuję bardzo. I oczywiście z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania też indywidualnie.